Dzień dobry, moje mi się kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z Trackmani. Jest soboteczek, więc jest kulfoneczek, bo w piąteczek było co innego, a ja nawet se kamery nie przestawiłem jak ostatni ciul. Teraz to zrobię. Intro i lecimy. Dzień dobry, kulfonku. Dzień dobry, a we Multipla. A w Trackmania. No, tak czy siak, powiem wam, co tu się właściwie... Co za plansza dzika, ale coś nowego. Powiem wam, że możecie się spodziewać w przyszłym tygodniu naprawdę sporej niespodzianki na moim kanale. Naprawdę sporej niespodzianki. Sam się nie mogę doczekać, bo mniej więcej wiem, jaka to jest niespodzianka. Ta niespodzianka wyniknęła bardzo w ciekawy sposób, gdyż no, ja sam się jej nie spodziewałem, że taką niespodziankę będę miał. Bardzo spontanicznie. Bardzo spontanicznie. Ale, no powiem wam tak. Zacierajcie rączki, subskrybujcie ten kanał i czekajcie na powiadomienia. Dajcie dzwoneczek, żeby przyszły powiadomienia, bo jak się wyświetli ten odcinek, to oczywiście część z was, bo nie mówię, że wszyscy, ale spora część z was będzie bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona. No. Rozumiem, że ty też byłeś pozytywnie zaskoczony? No pewnie, kurde. Jeszcze jak wam opowiem anegdotki wszystkie związane z tym, to już w ogóle... Dlaczego wszyscy tam skaczą zamiast tutaj jechać? Przecież to jest banalne. Ja tego nie rozumiem. Na świecie skaczą. No bo tak skaczą dziwnie tak do góry, bez sensu. Bo tam tak grawitacja jakaś dziwna jest. Ale to trzeba na prawo jak najbardziej skoczyć. No tak. Tak w ogóle spaść z tej rampy od razu praktycznie. O właśnie, tak jak ty to zrobiłeś. No tylko się jeszcze w metę trafił. No bo to już jest fart trochę, nie? Mam 63 local rekord tutaj, więc no ja nie mam jakiegoś specjalnego. Ej, no ja wpadam ciągle między mety, co jest? No to nie wiem, coś. Nie skręcaj później. Jak już zjedziesz z tej rampy, to po prostu dodawaj gazu. I tyle. Zero skręcania. On cię, no mnie to za każdym razem wpycha w którąś z met. Zależy chyba jak się wybijesz, wiesz, w którym miejscu. No to no, na tym to polega, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? O, trafiłem. Jej! Ui! A ja co ty, młoteczka? Nie, młoteczka to jest baneczka, ja będę to nazywał, bo... nie, zupełnie przez przypadek, ale naprawdę wszystkie filmy, za które dostałem na poprzednim kanale strajki, były z młoteczką. Ale spokojnie, to nie przez to, że młoteczka coś powiedziała, nie, nie. Nie, 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 absolutnie, nie, czysty przypadek, naprawdę, to tak już... Ale będę ją nazywał baneczka teraz. Na pewno się ucieszy. Zdecydowanie. Słuchajcie, o, mam do was pytanie o prośbę, bo jak już tak w ogóle troszeczkę nostalgicznie się zrobiło i wróciliśmy do trollowanka i do wczoraj do oglądania tych rekordów i tak dalej, to wymyśliłem sobie, tak, wymyśliłem sobie, mówię wam, ja też potrafię czasami myśleć. Wymyśliłem. Tego nikt się nie spodziewał. Kompletnie tego się nikt nie spodziewał. Wymyśliłem sobie, że nagram z ekipą Cards Against Humanity, czyli że te karty przeciwko ludzkości, czyli tam karty dżentelmenów, czy loża szyderców, jak zwał, tak zwał, przez internety. No starsi widzowie pewnie pamiętają te czasy tych właśnie kart. Ale nie mogę kompletnie nigdzie znaleźć działającej polskiej talii. Jeżeli ktoś w to jeszcze gra ze znajomymi i ma jakąś działającą polską talię, ale to też nie może być talia mocno przegięta. Czyli wiecie, to nie może być talia, w której no, będą żarty z noworodków i tym podobne rzeczy, bo po prostu no, szanujmy mój kanał nowy. Ale jak mi Furpo o tym wspomniał, żebyśmy coś takiego nagrali, moje pierwsze pytanie, na pewno jesteś już bana na nowym kanale? No tak gdzieś jak fajnie by było, gdybyśmy faktycznie gdzieś tam to nagrali, ale to nie może być przegięta talia, więc no, bardzo was proszę o pomoc, bo ja niczego nie znalazłem, znaczy znalazłem ich dużo, ale wszystkie były niedziałczące. Nie mam pojęcia, ale one się chyba resetują, czy coś w tym stylu. Ewentualnie możecie sami chcieć stworzyć taką talię.
Zapraszam też serdecznie na mój profil na Facebooku Purposz, gdyż na nim zrobiłem taki, znaczy konkurs to nie, dałem posta, w którym poprosiłem was o to, żebyście memy tworzyli ze mną. I że ja sobie te memy przejrzę po prostu w ramach Try Not To Love, przejrzę sobie te memy u siebie na kanale. Wyłączyłem powiadomienia co do tego w ogóle posta, że ja nie dostaję żadnych powiadomień z tym postem związanych, żeby sobie nie spoilerować, a potem moja żona wszystkie te memy mi zbierze i je obejrzę na odcinku po raz pierwszy. Może być całkiem zabawnie w pierwszym przejeździe. Pierwsze uderzenie. Weź. Pierwsze weź. Uderzenie, dosłownie przysięgam. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam na... Ja dam link w opisie tego filmu, tam będzie właśnie link do tego mojego profilu na Facebooku Purposz. I tam będzie ten post. I serdecznie zapraszam, żebyście polubili tego fanpage'a, to jest... O Jezus, ten fanpage to jest starszy od tego kanału. No. Ten fanpage jest starszy od poprzedniego kanału nawet. Ten fanpage jest starszy od dzitka nawet kanału. Powiem wam, że kurde, ten fanpage to już, oj, on pamięta w ogóle... Już prawie emeryt. No, już prawie emeryt. Ten fanpage to pamięta jeszcze dinozaury, mówię wam, bo Arka pamięta. Ojej. Tylko, że rzadko z niego korzystałem, tak, teraz... Jak poszukacie pierwszych memów na tym fanpage'u, to zobaczycie, że Maryla kiedyś była młoda. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Że tak powiem, ten fanpage był odpuszczony dość mocno już wiele lat temu, ale tak sobie pomyślałem, żeby go zreaktywować. A pomyślałem sobie, żeby go zreaktywować, powiem wam szczerze dlaczego. Od kiedy założyłem ten nowy kanał, to wy mi przypomnieliście o tym, że on istnieje, bo nagle dostałem mnóstwo powiadomień, że ludzie polubili ten fanpage. Nie wiem skąd, nie wiem dlaczego, nie wiem jak, ale tak jakoś wyszło, prawie bym pobił swoje PB. Zauważyłeś, że mamy taki sam identyczny czas na PB? Faktycznie. I my to jeszcze jesteś. Z cytrusem. My to jesteśmy. No jak bracia normalnie, no. No, także tak, także taka sytuacja i a może być śmiesznie, bo ja wierzę w waszą, jak to się nazywa, kreatywność i myślę, że to mogą być fajne rzeczy, no. Oczywiście proszę o jakąkolwiek tam przyzwoitość w miarę, no bo nie, no, dopóki się śmiejemy ze mnie i jest ten, to jest jak najbardziej okej, okay, tylko no, po prostu przyzwoitość, żeby tam nie było rzeczy, które są nieoficjalnie, tylko powszechnie uznane za niepoprawne. O, może w ten sposób. Dobrze? A reszta będzie tip-top. No, także tak. Trackmania wraca, tak. I teraz, jeszcze, bo tutaj muszę parę rzeczy poogłaszać ewidentnie, skoro już jesteśmy przy Trackmanii, przy sobocie. Będziemy kontynuować z poprzedniego kanału Grounded'a. Będą... Wow, nice. Ale to dalej nie jest. No nie, no do PB to jeszcze daleko, no ale... Ale nice, pierwsze i drugie miejsce, zaraz będziesz mógł sobie screena robić. Ba. Będziemy kontynuować Grounded'a, ale będzie to troszeczkę inaczej wyglądało, gdyż od tej pory Grounded nie będzie raz w tygodniu, tam w środę to było do tej pory o godzinie 13, tylko będzie jako dodatkowa seria. Ja nie obiecuję, że będzie codziennie, no bo... No ja jednak to nie tylko sam to nagrywam, to jest po prostu oczywiste. Będę się starał, żeby był codziennie. O godzinie 16. Będziesz się starał, żeby sam nagrywał. Nie, będę się starał, żeby był codziennie. I o godzinie 16 jako dodatkowa seria na kanale. I tak właśnie też mam zamiar, jeżeli będą jakieś nowe gry, które nie są najpopularniejszymi grami, albo nie są po prostu wyświetlające takie liczby wyświetleń. No, nie są popularne na moim kanale, o po prostu, to będą to serie, które będą po prostu dodatkowe, czyli czasami będzie tak, że będą dwa filmy dziennie. Mam nadzieję, że jesteście z tego zadowoleni, ale powiem wam szczerze, że o ile na poprzednim kanale spadki i tak dalej, i też spadki na brodatych, po prostu ścięły mi skrzydła dosłownie,
to o tyle to, co się aktualnie dzieje, czyli to wzrost popularności z powrotem brodatych, wzrost tutaj, tak gwałtowne wzrosty subskrypcji na nowym kanale, no to niczym Lucyfer te cholerne skrzydła odrosły. Więc mam też w tym momencie energię na to, żeby robić 2 odcinki dziennie na ten przykład. Mam nadzieję, że będziecie z tego zadowoleni. Będziecie? Napiszcie w komentarzach, czy będziecie. Nie, że będę, jak nie, to będę panował. O, tu mam 21 lokalik. Co to jest za plansza, że ja tu mam 21 lokalik? Nie wiem, bo tu mam 57, więc to nie może być nic trudnego. Znaczy wiesz, no trudność może polegać po prostu na jakiejś tam... Ojojoj, co to jest? Ja tego nie pamiętam w ogóle. Mi się coś tam gdzieś tam świta, ale to tak, to... To by tutaj dobrze szło. Kojarzę coś. Soda Fuck tutaj się dzieje. Okej. Okay. Co się dzieje, ale właśnie Ciapali to zrobił 8 lokal. To, aha, to jest ta porąbana plan. Mhm. To jest dobra, to jest przegięta plansza, w której, prawda, ciężko jest zrobić dobry czas. A w zasadzie nie da się tego chyba przejechać idealnie. Bo za każdym jednym razem będzie. Gdzieś uderzenie w ścianę. Tutaj no, nie da się nie uderzyć w ścianę w tym jednym miejscu. Po prostu. Ścianę. Ja biję w checkpointa, w górę checkpointa. Za każdym razem, jak zaskakuję na początku. No bo tu trzeba odpuścić gazu lekko. No. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak to wygląda? Oj, źle teraz. No jest to ciekawa plansza. Ciekawa. Tak, tak ciekawa, jak mamy ciekawe czasy. Nie zmienia to faktu, że mówię, no wstąpiła we mnie jakaś taka. Dusza starego purposa. A to, że teraz młodszy jesteś, czy co? No właśnie, no, żebyś wiedział, że tak trochę wymłodniałem na YouTubie. Tak, w sensie, tak poczułem się znowu jak na początkach. Mm-hmm. Kurde, w metę. Tak, no, pierwsze suby, tak, coś w tym pierwsze jest, suby, tak. No, coś jest w tym taki... bo to miasto ma taką niesamowitą energię. Mm-mm. A! Czuję się w tym miejscu taką niesamowitą energię. Nie, coś takiego. To cytat z Asterix Obelix w służbie jej królewskiej mości. O, poprawiłem swoje pyby na 45. Jo! O, jo! Teraz kurde, żeby to weszło. Hej! Ej, myślałem, że. I nie weszło. Co? I nie weszło. Znaczy, to byłem świetnie przekonany, że to będzie lepszy czas niż miałem, a tu dupka. O, teraz jest lepszy. No przepraszam, że cię wyprzedziłem, ale to tak wiesz... Spoko. Na tym to polega chyba, tak słyszałem, gdzieś ktoś mi mówił. Taki purpos mi mówił, że tutaj trzeba być lepszym w trackmanie. Czemu nagrywasz z Hunterem? żeby być lepszym od niego, rozumiem. No tak, no dokładnie, no. Ma to sens. Wszyscy wiedzą, że Purpos lepszy w trackmanie. Mhm. Znaczy Purpos lepszy w track... No, jakoś tak było. Ja sam się w tym gubię, w tym syfie, więc... Czyli wiesz, w którym wcieleniu byłeś lepszy, tak? Tak. Znaczy ja w każdym wcieleniu jestem lepszy, od tego zacznijmy. Nie trafiłem na przyspieszacz! Poprawiłem swoje pyby! Nie! Poprawiłem swoje pyby. Tak się fajnie tam odbiłem od tej ściany, tak po prostu nie ustawiło perfekcyjnie, tylko że potem nie trafiłem na przyspieszacz. Ooo, za szeroko cię wyniosło, rozumiem? Tak, a to byłby naprawdę dobry przejazd. No domyślam. To byłby piękny czas. Ja już tak powiem ci, że na pół sekundy mam do pierwszego lokala, więc to nie jest wcale jakaś tragedia, biorąc pod uwagę, że ta plansza jest taka raczej średnio przewidywalna. O, ja też teraz nie trafiłem, ale to nie było to. Tam się chyba nie da bez wallbanga w ogóle tego przejechać, to jest praktycznie... No, raczej ciężko. To jest moim zdaniem impossible. Ale się ładnie odbiłem. Nie spierdol tego. Łocie panotku, 8 no. Lokal rekord, dziękuję. Teraz pocisnął, panie. Au! Czy jakoś tak to leciało? Au! Urposz betoniarce! Pozdro dla jadącego piętra! Nie, teraz nie będzie czasu. To ci już siadło teraz tak, że kurde... No ciężko to będzie ci objechać. No, mm-hmm. No brakuje mi 300 tysięcznych do rekordu, no to...
Ciapary to ciągle poprawia. Robił 8, potem 7, teraz 5. No, ale to jest cholernie, ten jeden zakręt jest cholernie tam trudny, po prostu, no nazwijmy go, jak powinien się nazywać. Czyli ten, którego imienia nie należy wypowiadać. O, młoteczka jest online. Ciekawe, czy do nas dołączy. Przecież ona jest najsuper w trackmanie. Wiesz, jest najsuper. Dobra. Ale powiem wam, że czekajcie na tą niespodziankę, bo będzie bomba! Będzie. Znaczy dobra, nie zapeszam, bo jeszcze wiesz, no. Ale to, znaczy już i tak, ja już dzisiaj miałem bombę, bo dzisiaj otrzymałem tę niespodziankę. To pamiętam, że to durne jest. 129 lokal rekord to mam. 40, ale... Ale to jest trudny map. Taki na farta właściwie. No to jest mocno na farta. Tylko tu mam dobry czas. Coś tam poprawione, ale to się tak nie da, proszę pa... No kurde, żebym teraz trafił w ten, to by było pięknie! Jedź to ty szmaciuro, no nie, no nie! Chciałem powiedzieć, zobacz na live, co zrobiłem. Tak, już to widzę. Już co musisz ulasować live jako niepubliczny, będę widział. A ty jesteś pierwszy. No jestem, ale to nie jest to. To po prostu no, też fartownie trzeba wylądzić, no. Właściwie to się fartownie trzeba wybić. No i wylądzić potem też, gwarantuję, bo wybiłem się fajnie, ale wylądowałem żuczkiem i dziękuję. No, to tak, tylko to wiesz, tu chodzi o to, żeby cię nie wybiło za wysoko. Tak, ale też nie za nisko, no. No, ale żeby też nie zwolniło cię, nie? No. No mimo wszystko trzeba to pod lekkim kątem zrobić, moim zdaniem. O, to wyprzedził cię Bob. Wyprzedził, no. Zbudował po prostu lepszy silnik, no i tyle. No. Na to wygląda. Kiedy myślałem, bo to tak jeszcze, czy to coś jeszcze idzie technicznie, to oszukać ten map. No nie wiem, no 6685 zrobił pierwszy czas, to jest... Ajajaj. To ja to nie mam nawet pojęcia, wiesz... Jak by to można było oszukać? No właśnie nie wiem, wiesz, myślę, kombinuję z jakimiś rebreakami... No to ja też cały czas kombinuję z rebreakami, no ale to... Ale to jest po prostu czysty farcik, jak to wylądujesz, no i tyle. O. Poprawiłem, ale to... Jeszcze ani razu tego czysto nie wylądowałem. Żeby tak, wiesz, faktycznie, o, tak jak teraz wylądować na 4 koła. Ale i tak gorzej, bo bokiem. Za każdym jednym razem mi to jakoś tak... A ja spróbuję to, o właśnie, tak po prostu na wprost przejechać. Aha, i poprawiłem 172 tysięczne. No to wybicie się tam, no, olbrzymie ma znaczenie, no. No pewnie, że tak. No i prędkość, z jaką polecisz później, nie? Tu dużo rzeczy ma znaczenie, a wszystko to i tak sprowadza się do warta i tyle. Tak. Jego. Nie. Ja tego, to ja dzisiaj nie mam farta. Ja to jakby były techniczne plansze, to bym tam pokazał co, jak się jeździ, ale tak to nie, tak to ja nie. Trzeba po kruchówkę zjeść przed nagraniem, to byś miał właśnie kurde zjadłem, wiesz? Aha, widocznie jeszcze nie przetrawiło i dlatego nie masz farta. No nie przetrawiło, nie przetrafiło, nie przytrafiło się nic. Nie przefarciło jeszcze. Nie przefarciło. Ojojoj, jakby to tak, aha, może to tak. Może to o to tu chodzi. Nie, za wysoko. Najgorzej, że mnie albo wybija za wysoko, albo... Za nisko. Teraz w ogóle przeleciałem nawet nad przyspieszaczami i poprawiłem! Za przyspieszacze poleciałem aż. O kurde. No. Myślę, jak tutaj to wiesz, jak to ugryźć, nie? No na moje to po prostu liczyć na... Łód! Szczęścia. Łutu, szczęścia, rozumiem. Tak, no łutu, szczęścia. Jakbyś tam był. I w ostatnim przejeździe to robię, pa. Patera. To jeszcze nie było ostatnie. O kurwa. Poprawiłem swoje PB!
Wiesz, już się bałem, że mi objechałeś. Ale to byłby dobry numer. To byłby na... Co siebie trochę taktykę mam. Znaczy się mam. W sensie lecę tam pod skosie. Mhm. W sensie z tego przyspiesza, że wyskakuję po skosie i wiesz, odkręcam przy lądowaniu kołami, żeby mi wyprostowało. No. No tak to trochę niżej lecisz. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą niespodziankę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa. Na razie, bajo.